Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Pismo Święte mówi o Maryi. Zapraszam. Najpierw jedno słowo wstępu. Zawsze, gdy badamy, co Pismo Święte mówi na jakiś temat, należy wiedzieć, jak należy czytać Pismo Święte. Otóż przede wszystkim należy je czytać w całości, to znaczy nie wyrywać jednego fragmentu i robić z niego jakiegoś absolutu, tylko zawsze czytać w całości, porównywać konkretne fragmenty i sprawdzać, jak one się do siebie mają, bo one po prostu nawzajem siebie uzupełniają. Po tym słowie wstępnym kilka słów o tym, co Pismo Święte mówi o Najświętszej Maryi Pannie. Będę oczywiście pokazywał tutaj planszę z cytatami. Najpierw zaczniemy od Księgi Apokalipsy, od rozdziału 12. Będę oczywiście czytał te fragmenty, rozdział 12 i od wersetu 1. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. A więc na razie mamy tutaj wielki znak na niebie. Niewiasta, która jest obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A więc ewidentnie tutaj Pan Bóg pokazuje wielki znak na niebie, pokazuje kogoś wielkiego, obleczona w słońce. Jest to bez wątpienia niewiasta, która jest królową, jest wieniec z gwiazd 12, księżyc pod jej stopami, obleczona w słońce. Jest to ewidentnie wyróżnienie absolutne i za chwilę będziemy widzieli, jak należy tą postać rozumieć. I dalej. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. Tutaj widzimy, o kogo chodzi, kogo przedstawia ta wizja. I porodziła syna mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Jest oczywiste w kontekście całego rozdziału, że chodzi tutaj o Mesjasza, a jest tylko jedna kobieta, która urodziła Mesjasza. I tę wizję tej niewiasty apokaliptycznej można przez analogię odnieść również do Kościoła, ze względu na to, co jest później powiedziane. Natomiast przede wszystkim w pierwszej linii ewidentnie odnosi się do Najświętszej Maryi Panny, bowiem jest tylko jedna kobieta, która urodziła tego syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Tego syna, który zostaje zabrany, nad którym ten smok nie ma żadnej władzy i zaraz dowiemy się jeszcze, czy ma on władzę nad samą niewiastą, nad matką tegoż syna, który będzie pasł narody rózgą żelazną. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę, i dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę, jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła, lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swojej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Co my tutaj mamy? Z jednej strony smok próbuje dosięgnąć niewiastę, po tym jak nie udaje mu się pokonać tego syna, próbuje dosięgnąć niewiastę i ona również zostaje uchroniona. Pamiętajmy, Księga Apokalipsy to są wizje, czyli rzeczy, które się dokonały, zostają tutaj pokazane na sposób właśnie wizji, które oczywiście są pewnymi obrazami, jednak sam Bóg daje te wizje po to, aby coś przekazać. A więc niewiasta zostaje uchroniona przed wężem. On nie ma do niej żadnego przystępu. Widzimy jakby wiele ataków, które on podejmuje. Żaden z nich nie dosięga jej. Dlatego również, między innymi dlatego również Kościół katolicki mówi, że Najświętsza Maryja Panna jest niepokalana, że jest bez żadnej skazy. Ten wąż nie dosięgnął jej w żaden sposób. I kolejna bardzo ważna rzecz. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. A więc
smokiem, nie mogąc jej dosięgnąć, rozpoczyna walkę z resztą jej potomstwa. Kimże jest to reszta, ta reszta jej potomstwa? Z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. A więc my również nazwani jesteśmy jej dziećmi. My jesteśmy tą resztą jej potomstwa, z którymi ten zły duch smok zaczyna teraz walkę. Ten fragment jest fundamentalny. Wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, wieniec gwiazd 12. Rodzi Mesjasza. Demon nie może dosięgnąć Mesjasza. Nie może dosięgnąć niewiasty. Wychodzi walczyć z resztą jej potomstwa. Sam Bóg mówi, że jesteśmy jej dziećmi. Ci, którzy strzegą przykazań Boga i świadectwa Jezusa. Apokalipsa, rozdział 12. Przejdźmy do kolejnych fragmentów. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, werset 26 i kolejne. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Pierwsza część zwiastowania. Mamy tutaj bardzo ważne rzeczy. A więc przychodzi Archanioł, ten, który przed chwilą ukazał się Zachariaszowi jako wielki pan, stojąc przed ołtarzem. Zachariasz, kapłan, pada na twarz przed tym Archaniołem. Archanioł czyni go niemową na jakiś czas. Tam występuje jako wielki pan. Tutaj chwilę później, to znaczy chwilę później w opisie ewangelicznym, bo jakby czasu chwilę jednak minęło, ten anioł, to on wchodzi i to on pozdrawia. Bądź pozdrowiona. To on pozdrawia i to pozdrowieniem takim pełnym czci. To nie jest takie zwykłe pozdrowienie, tak? To nie jest taka rzecz bardzo nijaka, codzienna. Bądź pozdrowiona. Ave, bądź pozdrowiona. I najważniejsze, jak ją nazywa? Pełna łaski. Kościół Święty mówi, trzeba brać te słowa Archanioła, jednego z siedmiu, którzy stoją przed obliczem Boga, jako na poważnie. Trzeba brać te słowa na poważnie. Skoro ten Archanioł nazywa ją pełną łaski, to znaczy, że jest pełna i my mówimy całkiem pełna. Pełna naprawdę, także nie da się już więcej łaski w człowieka wlać. A więc jest pełna łaski, właśnie niepokalana, zachowana od grzechu pierworodnego i tak dalej, bez jakiejkolwiek skazy. Pełna łaski. Kościół katolicki powtarza to za Archaniołem Gabrielem. Pan z tobą. Ona zmieszała się, rozważa, znalazłaś łaskę u Boga. Znowu oczywiście to samo. No i wiemy, jak to się toczy. Dalej. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Przed chwilą czytaliśmy, że jest poślubiona mężowi imieniem Józef. Jakże poślubiona niewiasta ma, dlaczego mówi ona, że nie znam męża? Słusznie, już pierwsi teologowie, już najstarsi ojcowie Kościoła zwracają uwagę, że jest to wskazówka, wskazuje to na to, że Najświętsza Maryja Panna chciała zachować czystość. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża, poślubiona niewiasta? Cóż to ma znaczyć? I anioł wyjaśnia, jak to się stanie, że nie pozna męża, a jednak porodzi Pana Jezusa. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. I znowu ona się dowiaduje, że zostanie matką Mesjasza, a pokornie, oto ja, służebnica pańska. Przejdźmy dalej. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, werset 46 i kolejny. Magnifikat. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał ojcom naszym, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. A więc mamy tutaj Magnifikat, tekst ewidentnie inspirowany psalmami Starego Testamentu, tekst ewidentnie zawarty w Piśmie Świętym, tekst natchniony, gdzie tekst natchniony, Pismo Święte mówi, że oto wszystkie pokolenia będą błogosławiły odtąd Najświętszą Maryję Pannę. Wszystkie pokolenia katolików, bowiem tylko oni, no mamy jeszcze prawosławnych, czy też innych chrześcijan, którzy są schizmatykami, a niekoniecznie heretykami, którzy czczą Najświętszą Maryję Pannę. A więc ta zapowiedź, ta przepowiednia, oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, spełnia się właśnie w Kościele katolickim. My błogosławimy Najświętszą Maryję Pannę, do dzisiaj my wykonujemy to, co zostało tutaj zapowiedziane. I widzimy, że ten tekst jest bardzo piękny. Najświętsza Maryja Panna całą tą chwałę składa na Pana Boga. To On jest tym, który się nad nią zlitował. Jest to tekst, pomimo tego, że właśnie Najświętsza Maryja Panna mówi o tym, że będą ją tutaj chwalić wszystkie pokolenia, to właśnie w całości odnosi to do Pana Boga, do Niego to zwraca, Jemu to przypisuje. Czyli nie dlatego, że ona w jakiś, nie przypisuje tego sobie, że jest jakaś wielka i wspaniała, tylko to Bóg wielkie rzeczy mi uczynił. Ewangelia według świętego Jana 2,1. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wiemy, jak sytuacja się kończy. Cytat również bardzo często właśnie przytaczany przez różnego rodzaju protestantów przeciwko Matce Bożej, jakoby właśnie Pan Jezus mówił tutaj do niej niewiasto. Nie nazywa ją swoją matką, a tylko niewiastą. Jednak cytat ten dosyć dokładnie pokazuje właśnie, jakie jest miejsce Najświętszej Maryi Panny. Ona skłania Pana Jezusa do tego, żeby dokonał pierwszego cudu w porządku łaski było już wcześniej na słowa Maryi, gdy Najświętsza Maryja Panna pozdrawia Elżbietę, dzieciątko ucieszyło się w łonie, uradowało się w łonie Elżbiety. Święty Jan zostaje wtedy oczyszczony z grzechu pierworodnego właśnie na słowa Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście Pan Jezus, cud Pana Jezusa, ale właśnie za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. I tutaj podobnie, znowu, to ona pośredniczy. Nie mają już wina. I pomimo tego, że Pan Jezus odpowiada w pierwszej chwili właśnie dystansująco się, co mi do tego, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, to dosłownie to jest, co jest mnie i Tobie, niewiasto, co może być jeszcze bardziej takie dystansujące, tak? Co my mamy, o co chodzi, tak? To jest rzecz bardzo, znaczy, może być odebrane dosyć tak chłodno, ale pomimo tej chłodnej odpowiedzi Najświętsza Maryja Panna mówi to, co nazywamy Ewangelią Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To są słowa Najświętszej Maryi Panny. To ona wypowiada cały czas swoim życiem. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam Jezus powie. I co się dzieje? Pan Jezus od razu mówi im: tutaj stągwie napełnijcie, i jest cud. Na za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. To tym bardziej pokazuje jej rolę, skoro Pan Jezus nie chce dokonać tego cudu, a jednak na jej słowa Jego dokonuje, to tym bardziej pokazuje jej moc błagalną właśnie. Ona, gdy poprosi, to po prostu jest. I tak dokonuje się ten pierwszy cud. Wrócimy jeszcze na chwilkę do tego fragmentu później. A tymczasem Jan 19,25. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, który Go miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń do siebie. Bardzo ważny fragment. Nawet niekoniecznie chcę się tutaj skupiać na tym, że możemy to zinterpretować jako oddanie jej nam za matkę, ale chcę się skupić na tym, że znowu tutaj nazywa ją niewiasto. Niewiasto, oto syn twój, a później do świętego Jana, oto matka twoja. My możemy te słowa jak najbardziej odebrać osobiście, że Pan Jezus do nas mówi, oto matka twoja, że zostawia nam ją jako matkę, ale tak jak wspomniałem, nie o to mi konkretnie w tym cytacie tutaj chodzi. Otóż znowu nazwana jest ona niewiastą. O co mi chodzi z tą niewiastą? Pan Jezus ewidentnie nie nazywa Najświętszej Maryi Panny swoją matką, nie zwraca się w ten sposób do niej, pomimo że Pismo Święte wielokrotnie, nawet właśnie w tym cytacie dwukrotnie, nazywa Najświętszą Maryję Pannę właśnie matką Jezusa, to Pan Jezus w ten sposób się do niej nie zwraca i to jest bardzo teologicznie bardzo ciekawe. Z czym to nam się kojarzy? Pismo Święte stosunkowo rzadko używa określenia, używa tego słowa niewiasto. Tutaj również pokażę tablice, które na chwilę, które pokazują, jakiego słowa używamy, czy jakie słowo tam jest użyte w języku greckim. Mamy tutaj pod zaznaczonym numerkiem 16 w tym czerwonym okręgu gynai, kobieto, kobieta, żona, pani, tu jest wyjaśnione tam w znowu podkreślonym takim przepisie F. A więc jest to zasadniczo słowo z pewną dozą czci. Jest to kobieta, żona, pani. A więc można by to również zinterpretować jako pani. Przeważnie tłumaczenia używają jakby takiej bardziej archaicznej formy właśnie niewiasto. Natomiast o co tutaj chodzi? Używane jest stosunkowo rzadko w Piśmie Świętym. Odnosi się chociażby do Judyty, czy też Pan Jezus, gdy chwali wiarę niewiasty kananejskiej, jeśli dobrze pamiętam, to zwraca się do niej w ten sposób niewiasto, ale zasadniczo bardzo rzadko to słowo się pojawia. Natomiast Pan Jezus tutaj najpierw w Kanie Galilejskiej mówi: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Jaka to jest godzina Pana Jezusa? To jest godzina Jego męki. On już tutaj zapowiada, czy wskazuje na godzinę swojej męki. Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? I wtedy, gdy nadejdzie Jego godzina, On znowu zwróci się do niej. Niewiasto, tak jak wtedy. Oto syn twój. Wtedy, gdy nadchodzi Jego godzina, On mówi do niej: niewiasto, oto syn twój, oddając jej świętego Jana i później do świętego Jana: oto matka twoja. Cóż to jest, o co chodzi z tą niewiastą? Bardzo pięknie to współgra z Księgą Rodzaju 3:15. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, mówi Bóg do węża. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. A więc ta pierwotna zapowiedź walki z wężem, nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, węża, a niewiastę. To jest fascynujący fragment. Dlaczego ta nieprzyjaźń jest wprowadzona pomiędzy węża a niewiastę? Dlaczego nie mówi się tutaj o ojcu tego potomstwa, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej? Pan nasz Jezus Chrystus, On zmiażdży głowę wężowi, a nieprzyjaźń prowadzona jest pomiędzy tego węża i właśnie niewiastę. Jest ona tutaj wspomniana i to jest ta sama niewiasta. Możemy w ten sposób to widzieć. Ta sama niewiasta, o której jest mowa w Księdze Rodzaju. Sprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie i niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo jej. Potomstwo tej niewiasty. Pan nasz Jezus Chrystus miażdży głowę węża na krzyżu i niewiasta, która tam jest. Tutaj to ono zmiażdży ci głowę. W Wulgacie jest przetłumaczone jako ona zmiażdży ci głowę. Ponoć to jest faktycznie nawet dopuszczalne z punktu widzenia tekstu, który mamy. Po prostu w języku hebrajskim nie jest to aż tak jasno sprecyzowane, że jest to dwuznaczne. Bez wątpienia można to odnieść, powiedzieć i w ten sposób. To znaczy przede wszystkim wiadomo, że to Pan nasz Jezus Chrystus dokonuje odkupienia. Natomiast poprawną wersją byłoby również ona zmiażdży ci głowę. Dlaczego? Dlatego, że ona jest pełna łaski, dlatego że ona w Księdze Apokalipsy jest zupełnie uchroniona od wpływu tego węża, czyli ona faktycznie zwycięża tego węża, choć za pośrednictwem swojego Syna. To znaczy, oczywiście, to jest zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednak i Pan nasz Jezus Chrystus zwycięża tego węża również w Maryi, bowiem zachowuje ją zupełnie od grzechu. Także jak najbardziej poprawną wersją jest ta wersja, również poprawną wersją jest ta wersja Wulgaty, w której jest, że ona zmiażdży ci głowę, choć
Oczywiście pamiętamy, że to jest zwycięstwo Chrystusowe. A więc ta niewiasta w Księdze Rodzaju, ta niewiasta na samym początku działalności. Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Niewiasta stojąca pod krzyżem, niewiasto, oto Syn Twój. I Apokalipsa, koniec, objawienie. Apokalipsa, rozdział 12. A oto ujrzałem wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. I ona rodzi Mesjasza. Właśnie to jest Najświętsza Maria Panna według Pisma Świętego. Jeszcze jeden fragment, który jest bardzo często przytaczany jako taki kontrargument, że tutaj Pismo Święte wcale tak Najświętszej Maryi Panny przecież nie wychwala, bo oto mamy w Ewangelii według Świętego Mateusza 12:46. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. A więc Pan Jezus w jakiś sposób odcina się od tych swoich naturalnych więzi i to jest jak najbardziej słuszne. Pan Jezus nie występuje jako zwykły człowiek, który ma jakąś tam swoją rodzinę. On przychodzi jako Mesjasz, jako Syn Boży i faktycznie ten jest mu najbliższy, kto pełni wolę jego Ojca. Ten jest bratem, siostrą i matką. Słusznie, bardzo pięknie. Czy to w jakikolwiek sposób ubliża Najświętszej Maryi Pannie? Nie. Dlatego, że ona najlepiej pełni wolę Ojca. Ją Chrystus zachował przed jakimkolwiek grzechem. Ona jest pełna łaski. Ona w Księdze Apokalipsy zostaje absolutnie wyrwana spod władzy tego węża. Nie może o niej w żaden sposób dosięgnąć. Ona jest pełna łaski. Ona jest tą służebnicą pańską. A więc ta pochwała ostatecznie, że ten jest prawdziwą rodziną Pana Jezusa, kto pełni wolę Ojca, to dotyczy jak najbardziej Najświętszej Maryi Panny, ale właśnie na tym poziomie już łaski uświęcającej, a nie tyle na poziomie naturalnym, tym, że tego, że po prostu Najświętsza Maryja Panna porodziła Pana Jezusa, co pokazuje tą prawdziwą wielkość Pana, Najświętszej Maryi Panny. Ona, to nie jest tylko to, że ona faktycznie urodziła Pana Jezusa. Ona naprawdę była nim przepełniona, również właśnie na poziomie łaski. Ona jest naprawdę łaski pełna. Ona jest tą zachowaną od tych ataków węża, a więc ona jest absolutnie święta. To jest jej wielkość. I oczywiście ta świętość została jej dana właśnie dlatego, że miała zostać matką Mesjasza, żeby była godną matką dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.